najwyższe imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju. Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany, zgładził grzech, baranek na wieki, królów król i panów pan. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany, zgładził grzech, baranek na wieki, królów król. Jezus, najwyższe imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju, Emmanuel, Bóg jest z nami. Mesjasz prawdziwy, jedynie Ojca Syn, umiłowany, zgładził grzech, baranek na wieki, królów król i panów pan. Thank you.
razu bądź uwielbiony, bądź błogosławiony w tym miejscu i czasie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś przy nas. Dziękujemy Ci, że nasza obecność spotyka się z Twoją obecnością. Ty jesteś tym, który jest. Bądź uwielbiony nasz Jezu, Baranku. Bądź uwielbiony Ty, który zmywasz każdy nasz grzech. Ty, który okazujesz nam swoje miłosierdzie. Jesteś dla nas Bogiem z nami, Emanuelem. W Twojej hojności zsyłasz na nas swoje łaski. Chcemy, Panie, skupić się teraz na Tobie. Chcemy skupić się na Twojej obecności, nad tym, jaki Ty jesteś. I oddać Tobie chwałę, po to tu jesteśmy. Przez pieśń, przez modlitwę w sercu, przez wspólne uwielbienie i dziękczynienie. Przed Twym tronem dziś na...
Panie Jezu, udzielasz nam Ducha Świętego. Niech Duch Święty pomoże nam modlić się, adorować Ciebie. I w tej pieśni chcemy wzywać Jego obecności. Wierzymy, że On jest, że jest z nami. Niech uaktywni swoje działanie w nas. Niech nasza wiara się umocni. Niech nadzieja również wzmocni się, że kiedy widzimy Ciebie w białej hostii, Panie, kiedyś ujrzymy Ciebie twarzą w twarz w niebie. I niech Duch Święty doskonali naszą miłość, abyśmy coraz bardziej kochali.
chcemy wzywać Ducha Świętego również nad nami, nad tym miejscem i tymi wszystkimi, którzy są nam drodzy. Aby Duch Święty pracował w nas, w naszych sercach. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź. Prosimy Cię, Duchu Święty, przemieniaj nasze serca. Daj nam ducha pokuty w tym czasie Wielkiego Postu. Niech nasz duch będzie ubogacony Twoimi darami, Duchu Święty. A szczególnie bojaźni Bożej, abyśmy wiedzieli, jak postępować w Twojej prawdzie. Poruszaj nasze sumienia i daj nam dobry czas nawrócenia, zwłaszcza spowiedzi, także w naszych rodzinach. Wzywamy Twojej obecności w tej sprawie, ufając, że Ty dopełnisz dzieła, w które my wchodzimy z ochotą. Przyjdź, Duchu Święty. Święty, przyjdź do nas, abyśmy coraz lepiej słuchali Ciebie. Tak jak dzisiejszy patron, święty Józef, mieli ustawione uszy wiary na Twoje słowo. Dodaj nam wiarę, abyśmy potrafili słuchać w zmieniających się kolejach życia. Abyśmy ufali wbrew nadziei. Abyśmy uwierzyli nadziei wbrew nadziei. Tak jak patriarcha Abraham. Daj nam siłę, Duchu Święty, do przezwyciężania trudów. Pozwól nam, abyśmy byli jak Józef. Wytrwali, mężni, odważni. Pełni wiary, nadziei i miłości. Wzywamy Twojej mocy nad naszym życiem i nad naszymi rodzinami, nad naszym społeczeństwem, w którym często widzimy brak wiary. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty, z taką świadomością do nas, abyśmy nie bali się w obliczu zagrożenia na świecie. Przyjdź z darem pokoju, umocnij nasze serce swoim pokojem. Daj nam siłę wypływającą z przekonania, że Bóg jest z nami i niczego nie musimy i nikogo się bać, bo Bóg jest z nami. Cóż może uczynić mi człowiek, jeśli Pan jest moim światłem i zbawieniem? Ty dajesz nam światło, Duchu Święty. Wzywamy Twojej obecności nad naszym życiem, nad naszymi rodzinami, naszym społeczeństwem, pogrążonym w niepokoju. Przyjdź do nas, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź do naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty. Miłość swą nam daj. Przyjdź, Duchu Święty, do osób, które są w potrzebie, do wszystkich chorych, cierpiących, poranionych, wszystkich, którzy czują się samotni, porzuceni. Przyjdź do wszystkich uchodźców wojennych, do wszystkich tych, którzy nie wiedzą, gdzie mają się podziać, którzy błądzą wzrokiem i szukają miejsca, gdzie by mogli głowę skłonić. Przyjdź do wszystkich matek, które opłakują los swoich dzieci na wojnie. Do wszystkich, którzy są bez serca i kierują broń w kierunku niewinnych. Przemieniaj, Panie, serca tych, którzy są zatwardziali. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych i wiemy, że Ty przemieniasz serca kamienne w serce z ciała. Wzywamy Twojej obecności, Duchu Święty, nad tymi, którzy sieją agresję i zniszczenie. Przyjdź, Duchu Święty, do nich. Przyjdź też do nas, abyśmy nigdy nikomu nie wyrządzali krzywdy czynem, słowem. Skrusz nasze serca, Duchu Święty. I przemienia je z serc twardych, kamiennych na serca czyste i serca z ciała. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty, do wszystkich, którzy sprawują władzę na świecie, do wszystkich, którzy kierują się dobrem drugiego człowieka, jak również do tych, którzy widzą swoje interesy. Daj im mądrość.
Daj przemianę serc tym, którzy widzą czubek swego nosa i nie widzą potrzeby innych. Wzywamy Twojej obecności nad rządzącymi, nad narodami, nad parlamentami, nad tymi wszystkimi, którzy pragną dobra i których głos czasami nie jest w stanie się przebić przez szum medialny, szum tych, którzy chcą szkodzić. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, Duchu Święty. Tu w tym miejscu, z tego miejsca niech wznosi się głos naszej pieśni, która dotyka nieba. Przyjdź do nas, przyjdź do tych serc. Spraw, żebyśmy również my widzieli potrzeby naszych braci i siostry. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty, miłość swą nam da. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty, miłość swą nam da. Przyjdź do wszystkich, do całego Kościoła, do naszych pasterzy, do wszystkich, którzy głoszą Słowo, do wszystkich miejsc, gdzie jest siana Ewangelia, szczególnie w tym okresie Wielkiego Postu, przez misję, przez rekolekcje. Daj serca chłonne Twojego Słowa, daj serca pałające miłością, by inni mogli usłyszeć o dobrej nowinie i przemienić serce. Może po wielu latach przystąpić do sakramentu pokuty. Daj święte serca kapłanom. Daj gorliwe serca wszystkim tym, którzy dzielą się świadectwem swojego życia. I spraw, aby Duchu Święty, aby w parze za tym słowem głoszonym szedł również przykład życia, tak aby nikt nie miał wątpliwości, że ten człowiek jest Bożym człowiekiem i chce siać dobro. Przyjdź również do nas, abyśmy również tam, gdzie żyjemy, świadczyli o Tobie, Panie, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty, miłość swą nam da. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty, miłość swą nam da. Wzywamy, Duchu Święty, również Twojej mocy nad nami i nad naszymi sprawami, z którymi dzisiaj do Jezusa przychodzimy. Tymi, które nie jesteśmy w stanie wymienić, bo tak ich wiele. Przyjmij, Panie, teraz nasze milczenie. Przyjmij serca modlące się. Przyjmij nasze myśli, które teraz chcemy zatopić w Tobie.
wzywamy Ducha Świętego również nad tymi rzeczami, które jesteśmy w stanie ogarnąć. Ogarnij nas, Duchu Święty, ogarnij nasze życie. I tak jak śpiewamy, miłość nam swoją daj, bo to jest najbardziej potrzebne. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty, miłość swą nam daj. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty, miłość swą nam daj. Panie, jesteśmy spragnieni Ciebie, jak łania pragnie wody żywej, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Głębia przyzywa głębie hukiem wodospadów. Serce przyciąga serce miłością Twoją. Za chwilę będziemy modlić się w ciszy. Wstępem do tej ciszy niech będzie ta pieśń. Jak łania pragnie wody ze strumieni. Wyrażamy w tej pieśni nasze pragnienie, by być blisko Jezusa. Wyrażamy w tej pieśni również chęć słuchania Pana Jezusa. Tak czasami trudno usłyszeć Boży głos na co dzień, bo wiele razy przeniknięci jesteśmy tyloma falami dźwiękowymi docierającymi i ze świata, że czasami trudno usłyszeć własne myśli. Niech ta modlitwa dzisiaj przed Jezusem, tu i teraz, będzie okazją nie tylko do usłyszenia własnych myśli przed Bogiem, ale również Bożego głosu, który jest tajemniczym głosem w naszych sercach. Badaj poruszenia serca. W dobrych myślach mówi Bóg na modlitwie do nas. Tak mówi święty Jan Maria Vianney. Ten, który słynął z adoracji Najświętszego Sakramentu. Panie, mów do nas przez dobre myśli na modlitwie. Tak, abyśmy mogli świadczyć, że Pan mi powiedział, że mnie kocha, że dziękuję mi za moją ufność, że jest ze mną wtedy, kiedy tego potrzebuję. Bo przecież mówi, jestem, który jestem. Bo przecież mówi, jestem tym, który Cię zbawia. Jak łania pragnie wody żywej, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Jak łania pragnie wody żywej, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Zaśpiewaj. Tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Jak łania pragnie wody żywej, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Jestem spragniony.
Ciebie, Boże. Jak łania pragnie wody żywej, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże, jak łania pragnie wody żywe. Tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Jestem spragniony Boga żywego. Jestem spragniony Boga żywego. Jestem spragniony Boga żywego. Jestem spragniony Boga żywego. Głębia przyzywa głębię, hukiem wodospadu. Serce przyciąga serce miłością Twoją, Panie. Głębia przyzywa głębię, hukiem wodospadu. Przyciąga serce miłością Twoją, Panie. Głębia przyzywa głębię, hukiem wodospadu. Serce przyciąga serce miłością Twoją, Panie. Jestem spragniony Boga żywego. Jestem spragniony Boga żywego. Jestem spragniony Boga żywego. Jestem spragniony Boga żywego.
kiedy cichnie gwar, wszystko kończy się, wtedy szukam Cię. Chcę Ci przynieść coś, co wartościowe jest, co ucieszy Cię. Chcę dać Ci więcej niż pieśń, bo wiem, że śpiew nie jest tym, czego ode mnie chcesz. Ty patrzysz głębiej niż my, mimo pozorów spraw. Ty patrzysz w duszę moją. Powracam znowu, by wielbić Ciebie, by wywyższać Cię, wywyższać Ciebie wciąż. Przepraszam Ciebie za moje grzechy, chcę wywyższać Cię, wywyższać Cię. Panie, chcemy skupić się teraz na tym, na Twojej wielkości, Twojej niepojętości, na tym, że w Twojej wielkości tak naprawdę widzimy, jacy jesteśmy. Możemy się przejrzeć jak w zwierciadle, w promieniach Twoich, w Twojej światłości widzimy każdą naszą niedoskonałość. I ten czas Wielkiego Postu skłania nas do takiej refleksji. Kiedy cichnie gwar, wtedy, kiedy jesteśmy blisko Ciebie, możemy porozmawiać także o tym, co trudne, o tym, co jest naszą przywarą. Chcemy wejść teraz w taką modlitwę przebłagania. Chcemy Cię, Panie Jezu, przeprosić. Przeprosić zwłaszcza za swój grzech, za nasz grzech. W tej chwili modlitwy zapraszam Cię do takiego rachunku sumienia, do takiej refleksji nad sobą, abyśmy właśnie przez taką modlitwę uwielbili Jezusa tego wieczoru. Kiedy tych słów, kiedy cichnie gwar, wszystko kończy się, niech Duch Święty pracuje teraz w Tobie, niech Ci pokaże, niech nam pokaże, jaka jest ta niedoskonałość, z czego nas Jezus chce dzisiaj może uleczyć. Co dzisiaj chce nam Jezus pokazać, co chce nas uwolnić. Panie Jezu, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Kiedy cichnie gwar, wszystko kończy się, wtedy szukam Cię. Chcę Ci przynieść coś, co wartościowe jest, co ucieszy Cię. Chcę dać Ci więcej niż pieśń, bo wiem, że śpiew nie jest tym, czego ode mnie chcesz. Ty głębiej niż my, mimo pozorów spraw, Ty patrzysz w duszę moją.
do nich należy Królestwo Niebieskie. Panie Jezu, przepraszamy Cię za miłość do tego, co materialne. Przepraszamy Cię za to, że przedkładamy te rzeczy nad dobra duchowe. W Słowie Bożym czytamy, że chciwość jest korzeniem, źródłem wszelkiego zła. Bo to doprowadza do kłótni, do sprzeczek. Nie chcemy, Panie, kolejny raz w naszym życiu się na to zgadzać. Chcemy powziąć takie postanowienie tu i teraz, że moje serce należy do Jezusa i to On panuje nad moimi finansami, nad tym, co materialne. Jeżeli Pan zechce, Pan dał, Pan zabrał, niech Pan będzie nad wszystko błogosławiony. Panie, przepraszamy Cię za to, co jest patrzeniem na to, co jest materialne nad tym, co duchowe. Przepraszam Ciebie za moje grzechy, chcę wywyższać Cię, wywyższać Ciebie wciąż. Powracam znowu, by wielbić Ciebie, by wywyższać Cię, wywyższać Cię. Ciebie przeprosić za to wszystko, co było nieczystością w nas. Za każde złe spojrzenie, za każdy zły, nieczysty grzech. Chcemy, Panie, przeprosić Cię też za te grzechy, które są takimi grzechami narodu. Pijaństwo, rozpusta. Przepraszamy Cię, Panie, wynagradzamy za to gorszenie mu maluczki. Za to, że nie zawsze braliśmy ich pod opiekę, pod obronę. Ale też przepraszamy Cię, Panie, za to, że wiele razy nie mówiliśmy też, nie wykazywaliśmy grzechu. Że nie mówiliśmy, milczeliśmy na zło. Przepraszamy Cię za zaniedbanie. Czyń, Panie, czystymi nasze intencje. Tak, abyśmy patrzyli przez Twój pryzmat. Nie to, jak nam się wydaje, co nam się wydaje, co mi się wydaje, co się komuś wydaje. Daj nam, Panie, czyste serca, błogosławienie czystego serca, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Powracam znowu, by wielbić Ciebie, by wywyższać Cię, wywyższać Ciebie wciąż. Przepraszam Ciebie za moje grzechy, wywyższać Cię. Zazdrości. Za to, że nie potrafimy dziękować i doceniać to, co od Ciebie mamy. Za małe rzeczy. Radować się z tego, co jest od Ciebie darem. Każdego dnia dajesz nam dwie ręce, dwie nogi, serce, które może kochać. Chcemy Cię, Panie, przeprosić też za naszą głupotę. Ty też mówisz, że z serca człowieka pochodzi to, co czyni serce człowieka nieczystym. Wymieniasz też tam głupotę. Mówi się, że zazdrość jest najgłupszym grzechem.
Panie, daj nam w to miejsce radość i dziękczynienie. I zauważenie tego, co mamy. Daj nam się cieszyć ze stworzenia. Daj nam się cieszyć z budzącej się do życia przyrody. Daj nam się cieszyć z chleba powszedniego. W to, co możemy się przyodziać. Za ciepło rodzinnego domu. Za dobre słowo, które ktoś nam wypowiedział. Lecz nas, Panie, z zazdrości. Przepraszamy Cię za nią. Powracam znowu, by wielbić Ciebie, by wywyższać Cię, wywyższać Ciebie wciąż. Przepraszam Ciebie za moje grzechy. Chcę wywyższać Cię, wywyższać Cię. Chcemy, Panie, przepraszać Cię za nieumiarkowanie w jedzeniu, piciu. Chcemy Cię przepraszać za pijaństwo. Tyle małżeństw rozbitych, tyle kłótni, tyle niepokoju właśnie przez nieumiarkowanie w jedzeniu, piciu. Również zgadzaliśmy się, czy zgadzamy się na to. Przez wypowiedzenie tak, przez to, że nie sprzeciwiamy się, nie stawiamy tamy temu złu. Przepraszamy Cię, Panie, za to, że wiele razy też nie potrafimy zapanować nad smutkiem, że nie decydujemy się na radość w życiu. I szukamy zamienników i tego, co da nam chwilowe poczucie szczęścia i bezpieczeństwa. W ten sposób też nie jesteśmy blisko Ciebie, bo Ty jesteś źródłem szczęścia i pokoju. Lecz, Panie, też tych wszystkich, którzy tej modlitwy potrzebują, uwielbiamy Cię w nich, w ich sercach spragnionych miłości. W ich sercach, które mają poczucie pustki. Powracam znowu, by wielbić Ciebie, by wywyższać Cię, wywyższać Ciebie wciąż. Przepraszam Ciebie za moje grzechy. Chcę wywyższać Cię, wywyższać Ciebie wciąż. Chcemy, Panie, przeprosić Cię za gniew. Nie za emocje, ale za to, co gniew rodzi w nas. Taką nienawiść, chęć odwetu. To, że przysłowiowo postawimy komuś nogę, żeby poczuł, aby poczuł, jak to boli, jak sam rani. Ty, Panie, mówisz, by nadstawiać drugi policzek, żeby nie szukać takiej okazji, by dać popalić. Panie, przepraszamy Cię za to, że właśnie nasze nieuporządkowane emocje powodują zły krok. Że nie tylko się gniewamy, ale przekładamy to w czyn, w zły czyn. Przepraszamy Cię, Panie, za to, co rodzi kłótnie, za to, co rodzi taką wieloletnią nienawiść pomiędzy rodzinami, pokoleniami. Czasami jakieś niedopowiedzenie, brak dialogu. Nasze relacje. Uwalnij nas od toksycznych relacji.
Niech nasze relacje będą odbiciem relacji Trójcy Świętej, gdzie panuje miłość. Powracam znowu, by wielbić Ciebie, by wywyższać Cię, wywyższać Cię. Chcemy przeprosić Cię za zaniedbania w dobrym. W Twoim słowie czytamy, że kto może czynić, czy umie czynić dobrze, a nie czyni, ten grzeszy. Chcemy, Panie, przeprosić Cię za taką postawę, że przecież czy ja, czy mój gest, czy moje zachowanie się dobre coś wniesie, coś da. Chcemy, Panie, przeprosić Cię za taką ignorancję, taki cynizm, takie myślenie, że ja się na nic tu przydam, że lepiej się nie angażować, bo się narażę. Panie, chcemy Cię przeprosić za tego typu lenistwo, co też powoduje problemy w relacjach, w rodzinach. Chcemy Cię, Panie, przeprosić za takie lenistwo zaniedbania swojej duszy, swojego ciała, zdrowia, przez co nie jesteś Panem naszego zdrowia, nie jesteś Panem naszych relacji. Bo Cię nie zapraszamy, Panie, bo nie pracujemy nad sobą, tak jak Ty tego pragniesz. Lecz, Panie, nas z takiego lenistwa praca nad sobą. Lecz nas, Panie, z takiego lenistwa i zaniedbywania swoich obowiązków wynikających ze stanu życia. Przepraszamy Cię, Panie. I uwielbij w tym Jezusa, prosząc Go o to przemienią. Powracam znowu, by wielbić Ciebie, by wywyższać Cię, wywyższać Cię. By wywyższać Cię,
wywyższać Ciebie wciąż. Przepraszam Ciebie za moje grzechy. Chcę wywyższać Ciebie, wywyższać Ciebie wciąż. Chcemy wyznawać teraz, że przy Tobie być to jest źródło naszego szczęścia i kiedy jesteśmy przy Tobie, to przemieniamy się, stajemy się na wzór. Twój wzór, Twoje odbicie. Jesteśmy Twoim odbiciem. Chcemy przebywać przy Tobie. Porzucamy to, co złe, otwieramy się na Twoje dobro, na to, że Ty jesteś dobry i chcemy być dobrzy. Chcemy być święci, Ty, Panie. Jak piękne Twe, o Wszechmogący, bo dusza już u serca szczęśliwe jest w Twej obecności. Więc śpiewam Ci w cieniu skrzydeł Twych. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym, lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych niż tysiąc innych. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym, lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych niż tysiąc innych. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym, lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych niż tysiąc innych. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twym, lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych niż tysiąc innych. O, pozwól mi oglądać dziś Twoje piękno i znaleźć Cię w miejscu Twoje piękno i znaleźć Cię w miejscu chwały Twej. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w mieszkaniu Twych, lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych niż tysiąc innych.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu. Przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje. Z mocy w moc wzrastać będą, Boga nad Bogami ujrzą na Syjonie. Panie zastępów, usłysz moją modlitwę, nakłon ucha Boże Jakuba. Spojrzyj, puklerzu nasz Boże, i wejrzyj na oblicze Twojego pomazańca. Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą. Pan hojnie darzy łaską i chwałą. Nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie. Panie zastępuj.
szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie. Jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępu. Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet wróbel dom sobie znajduje, jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta przy ołtarzach Twoich, Panie zastępu. Przy ołtarzach Twoich, Królu mój Boże, szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają. Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu. Przechodząc doliną Baka, przemieniają ją w źródło, a wczesny deszcz błogosławieństwem ją okryje. Z mocy w moc wzrastać będą, Boga nad Bogami ujrzą na Syjonie. Panie zastępu, usłysz moją modlitwę, nakłoń ucha Boże Jakuba. Spojrzyj ku klerzu nasz Boże i wejrzyj na oblicze Twego pomazańca. Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników, bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą. Bo Pan hojnie darzy łaską i chwałą. Bo Pan nie odmawia dobrodziejstw postępującym nienagannie. Panie zastępu, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie. Panie zastępu, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie. Uwielbiamy Cię słowami tego psalmu. Chcemy go rozważyć przez chwilę. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony w miejscach Twojego przebywania, w Twoich świątyniach, także w tej świątyni, w tym miejscu. Uwielbiamy Cię, Panie. Błogosławimy Cię, Panie, w tym, że Ty dajesz nam to poczucie szczęścia i pełni. Mówisz przez psalmistę, szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, nieustannie Cię wychwalają. My teraz to czynimy i w nasze serca przychodzi pokój i szczęście. W tym pokoju i szczęściu przy Tobie uwielbiamy Cię. W tym, że Ty dajesz nam moc i siłę, z mocy w moc wzrastać będą. Ty jesteś poczuciem.
poczucia naszego szczęścia, naszej pełni. Że kiedy mówimy do Ciebie, kiedy wzywamy Ciebie, Ty wysłuchujesz naszą modlitwę. Dlatego prosimy Cię o więcej. Mówimy: nakłoń ucha Boże Jakuba. Uwielbiamy Cię, Panie. W tym błaganiu, abyś skierował na nas swoje oblicze. Wejrzyj na oblicze Twojego pomazańca. Wejrzyj na oblicze nasze, utrudzone, często pełne smutku. W tym słowie, Panie, uwielbiamy Cię, Panie. W tym, że jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. W odkryciu tej prawdy przez nas, w sercach, które miłują przebywać przy Tobie, w sercach, które pragną spotykać się z Tobą, jednoczyć się w komunii, uwielbiamy Cię, Panie. W tym, że kiedy przebywamy z Tobą, chcemy mieszkać w domu Twojego, Twoim, Panie, a nie w natach grzeszników. Dzień po dniu stajemy się bardziej podobni do Ciebie i odchodzimy od tego, co jest nieświęte, grzeszne. Uwielbiamy Cię, Panie. W tym, że Ty jesteś naszym słońcem i tarczą. Że Ty oświetlasz naszą drogę. Ty jesteś światłością świata. Ty jesteś naszą obroną. Uwielbiamy Cię, Panie. W tym, że wskazujesz nam, że szczęście prawdziwe jest w Tobie, kiedy Tobie ufamy. Szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie. Uwielbiamy Cię, Panie. Chcemy teraz, Panie, uchwycić się tego słowa. Jakiegoś wątku, jakiegoś wersetu z tego psalmu. Przez chwilę w ciszy weź w głębie tego słowa. Mów do nas, Panie, na kartach Pisma Świętego. Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim. Jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące. Pan Bóg jest słońcem i tarczą. Szczęśliwy człowiek, który ufa Bogu.
Dziękujemy Ci za ten wspólnie spędzony czas tutaj. Dziękujemy Ci za każde poruszenie serca. Chcemy Ci, Panie, dziękować za Twoją wielką miłość do nas, która jest wierna, o której śpiewamy. Ty jesteś naszą skałą, skałą zbawienia. Ty jesteś nadzieją, Ty jesteś natchnieniem. Pozwól nam przez najbliższe dni przechodzić w promieniach Twojej miłości.
bo Ty jesteś słońcem i tarczą. Cokolwiek, Panie, się dzieje, cokolwiek próbuje nas odciągnąć od Twojej miłości, niech to wszystko ucieka. Ogłaszamy potęgę mocy Twojego imienia nad nami, że wszystkie kajdany spadają na głos i brzmienie Twojego imienia. Jesteśmy żywymi tabernakulami, niesiemy Ciebie. Pozwól nam iść przed świat z Tobą, z Tobą. Jest potęga w Twym imieniu, Jezu. Jest potęga w Twym imieniu, Jezu. Jest potęga w Twym imieniu, Jezu. By zerwać kajdany, zerwać kajdany, złamać ich moc. By zerwać kajdany, by zerwać kajdany, złamać ich moc. Jest potęga. Jest potęga w Twym imieniu, Jezu. Jest potęga. Armia Pana wstaje już. Armia Pana wstaje już. Armia Pana wstaje już. By zerwać kajdany, by zerwać kajdany, złamać ich. Zerwać kajdany, zerwać kajdany.
Znam
Amen.